Siemano, z tej strony Mateusz. Jak wiecie, jeżdżę na deskorolce ponad 9 lat. Do tego jestem już od ponad 3-4 lat instruktorem deskorolki. Dlatego w dzisiejszym odcinku pokażę wam rock to fakie. Dobra, zanim podejmiecie próbę w ogóle rock to fakie, to na pewno musicie bardzo dobrze czuć się na wszystkich przeszkodach na skateparku. Głównie na bęku i na kłoterze. Na pewno musicie, tak jak w poprzednich lekcjach mówiliśmy, umieć podjechać i zjechać pod przeszkodę. To jest najważniejsze. I wyczuć, jak w ogóle jest ta przeszkoda zbudowana. Jak się zachowamy po podjeździe i zjeździe. Zanim podejmiecie próbę zrobienia rock to fakie, podjedźcie sobie kilka razy, żeby wyczuć, jak wysoko musicie wjechać, żeby zahaczyć kółkami. Wiadomo, przy pierwszym rock to fakie nie zrobicie takiego głębokiego rock to fakie, bo przestraszycie się i nie dacie rady. Pierwszy rock to fakie będzie wasze wyglądało w ten sposób. To mogę wam zapewnić. Więc musicie kilka razy podjechać i wyczuć, z jaką prędkością zrobicie w ten sposób. No. Tak jak widzieliście, na tym kłoterze jestem w stanie zrobić rock to fakie bez podnoszenia kółek na wjeździe. Czyli po prostu sobie wjeżdżam i zjeżdżam w ten sam sposób. Ale na większych kłoterach z reguły jest tak, że ten coping dużo bardziej wystaje i wam to nie pozwoli, przez co się wywrócicie, jak spróbujecie w ten sposób. Główną zasadą tak naprawdę rock to fakie jest to, żeby po wjeździe lekko stanąć na przedniej nodze i przy zjeździe odchylić się, żeby móc zjechać tak naprawdę w kąt. I bardzo ważne jest, żebyście dobrze trzymali ciężar ciała, ponieważ jak się przeciążycie za bardzo na tą stronę, to wam deska wyjdzie stamtąd, a jak nie daj Boże przechylicie się za bardzo do waszej tylnej nogi, to wam wystrzeli deska na wjeździe albo w ogóle staniecie tak i spadniecie. Jeszcze bardzo ważna kwestia a propos w ogóle czucia się na przeszkodach. Często jest tak, że jak uczycie się rock to fakie, to przygotowani jesteście w głowie i w zasadzie nogami na to, że zahaczycie kółkami, a podjeżdżacie za wolno, przez co robicie tak i wam deska momentalnie wyjeżdża, bo wy stoicie w ten sposób. Zwróćcie na to uwagę. Bardzo ważną kwestią jest też to, że po wjeździe na przeszkodę, żebyśmy już patrzyli, gdzie zjeżdżamy. Po pierwsze nam to ułatwi odciążenie na przedniej nogi, czyli przeniesienie ciężaru ciała na tylną. A druga kwestia jest taka, że nie jesteśmy sami na parku i możliwe, że przy wjeździe na rock to fakie nikogo za nami nie było, a już przy zjeździe mamy 3 hulajnogowców. I to jest bardzo spotykane, bo oni nie patrzą, jak jeżdżą, bez urazy. Tutaj jak widzicie, na wjeździe jesteście w stanie wjechać bez podnoszenia kół, prawda? Ale już przy zjeździe nie dacie rady, więc teraz pokażę wam na tym, jak to powinno wyglądać i opowiem wam przy tym od razu. Czyli na wjeździe podnosimy delikatnie kółka, naprawdę z milimetr, 2-3, mogą się te kółka obić o coping i przy wjeździe dociskamy na naszą przednią nogę, żeby stanąć w ten sposób. Teraz odciążamy naszą przednią nogę, przenosząc ciężar ciała na tylną. Od razu się patrzymy, gdzie jedziemy. I podnosimy kółka również delikatnie. Mogą się one również obić o coping. Ważne tylko, żeby one się tak nie zablokowały. Czyli wjeżdżamy. Wjeżdżamy. Jeszcze bardzo ważna rzecz, którą chciałbym wam powiedzieć, że jak robimy rock to fakie, to jak staniemy do połowy deski, tak że będziemy mieli coping, tu mamy przedniego traka i maksymalnie do połowy deski, zrobimy to bardzo fajnie, a jak już mamy głębiej, to będzie dużo trudniejsze technicznie, tak? Czyli jeżeli wjedziemy sobie w ten sposób, to ten rock to fakie jest dużo trudniejszy. Więc zalecam mniej więcej mieć coping między środkiem deski a przednim trakiem, gdzieś w tej płaszczyźnie. Klasycznie, jak macie jakieś udogodnienia większe na skateparku, korzystajcie z nich. Na przykład my mamy tutaj bardzo fajny bęk, który wchodzi na górę do płaskiego i na tym również można spróbować tak samo rock to fakie jak na kłoterze. Wjeżdżamy i patrzymy się, gdzie zjeżdżamy. Tutaj zupełnie inaczej rozkładamy ciężar sił, ale pozwoli nam fajnie wyczuć zjazd do fejki i trochę barierę psychiczną odblokować, bo wiadomo, na kłoterku może być trochę strach na samym początku, a tutaj jest trochę pewniej. Więc tak samo tutaj możemy spróbować kilka razy. Potem możemy dodać zahaczenie i odhaczenie, czyli w ten sposób. Że wjeżdżamy sobie, na wjeździe podnosimy i przy zjeździe oczywiście również podnosimy, żeby jak najbardziej zimitować normalne rock to fakie na kłoterze. Jeżeli mamy większą przeszkodę, tak jak tamten bęk, możemy w następnym etapie przejść do tamtego bęku. Jak będziemy psychicznie gotowi, to po prostu próbujemy na ugiętych kolankach wszystko i stosujemy się do poprzednich porad, które poradziłem. Porad, które zaspokoiły wasz głód nauki. Bardzo jeszcze fajnym ćwiczeniem, jeżeli macie oczywiście taką przeszkodę na skateparku, jest zrobienie rock to fakie na kickerze, tak? U nas mamy piramidkę i postaram się wykorzystać trochę ją na potrzeby właśnie nauki i nauczania was. To tutaj po wjeździe zahaczamy kółkami, no niestety tutaj muszę pod kątem zrobić, bo nie mam inaczej. I również odciążamy i zjeżdżamy do fejki, patrząc się w odjazd. Taki prawie fakie, rock to fakie Smith. Trochę, no jak widzicie, to nie jest idealna przeszkoda do tego, żeby wam to pokazać, ale macie trochę wyobraźni, jesteście sami sobie w stanie to zwizualizować, jak to powinno wyglądać. Jak mamy bank, kicker, podjeżdżamy, zahaczamy kółkami, zjeżdżamy do fejki. Na pewno bardzo trudne będzie przy tym wszystkim dobranie sobie odpowiedniej prędkości. To na pewno będzie dla was trudne. Często podjedziecie za wolno i wam deska może wyjechać, bo źle rozłożycie ciężar ciała. Potem wjedziecie za wysoko i przestraszycie się zjechać do fejki. Elo. O, Oli w następnym poradniku. Albo w poprzednim. Zobaczymy, pożyjemy. I w zasadzie co? Rock to fakie to głównie psychika, również jak drop-in, mało w tym techniki. Ważne, żeby być na to gotowym w głowie i nie rzucać się, jeżeli nie jesteśmy na to odpowiednio przygotowani. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnych materiałach. Ja się z wami żegnam. Do widzenia. Patrzcie to, będzie gratis. Tylko nie wiem, czy to zrobię. Chciałem coś jeszcze ciekawego zrobić. Ciekawe, czy na tej fali da się zrobić rock to fakie. Da się! Patrz, podkładam twoją deskę i normalnie robię. Patrz. Ciekawym... Jak bardzo to zły pomysł jest? Piszcie w komentarzu. I na switchu, i teraz mini rampkę masz.